Elo. Kłaniam się nisko tam, gdy gładko, tam, gdy ślisko i witam w kolejnym uniwersum na kanale Bur bez Kompany. Bohaterem dzisiejszych jajec marynowanych będzie główny dowodzący akcji Pandora Gate. Mirabelka ta postawiła za dzień sądu 3 października, ujawniając światu mroczną historię pewnego twórcy. Ale o tym wypowiedziałem się już w 40 odcinkach, więc dla rozluźnienia atmosfery postanowiłem przybliżyć wam historię Sylwka, pogadać o jego początkach i ogólnie wylizać mu troszkę zgrabnej pupci. A kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Serdecznie zapraszam do oglądania. Sylwester Wardenga rozpoczął swoją działalność w sieci jako prankster spod uniwersum Strachy na Lachy. Sam nigdy nie ukrywał, że inspirował się zagranicznym twórcą, Remy Gillardem, który podobnie jak zgredziały, hulał po mieście w różnych przebraniach. Materiały Sylwestra spotkały się z ogromnym uznaniem na całym świecie, a co po niektórzy twierdzą, że robił to znacznie lepiej od Remiego. Sam swego czasu katowałem materiał z Samarą Morgan, jakby jutra miało nie być. Poważnie, do dziś się zastanawiam, co ten biedny telewizor mu złego zrobił. Najbardziej mi rozwaliło, jak uciekał w tej sukience przed wymiarem sprawiedliwości. Wyglądało to jak jakaś scena ze strasznego filmu. Ale to jeszcze nic. Nie zważając na ewentualne konsekwencje, przebierał się a to w Slendermana, a to w Spodermana, a nawet pan Dziadyga dorzucił swoje 3 grosze do całej inby bez trzymanki. Dosłownie bez trzymanki, zobaczcie co on odstawia. Na pewnym etapie swoich zmagań pewien starszy mężczyzna postanowił zwrócić uwagę młodemu adeptowi. Stwierdził, iż jest to miejsce publiczne, a nie olimpiada. Ten w odpowiedzi spotkał się z lawiną śmiechu uczestników imprezy. Z jednej strony dobrze mu powiedział, nie każdy chce oglądać jego pajacerkę będąc w metro. Z drugiej mańki, Spiderman też człowiek i też ma prawo bytu na tym espadole. A kojarzycie może Breaking Bad? Jeżeli tak, to dobrze się składa, bo bohaterów tejże powieści również postanowił odwzorować na swoim filmie. Co trzeba przyznać, Sylwuś inwestował w kostiumy całkiem pokaźną ilość pieniędzy. Te wszystkie maski i artefakty mocy. I to się ceni, że hajs z YouTube'a nie wydawał na słodkości i witaminy, a coraz to nowe projekty. Spójrzcie, ziomal nawet 1:1 odwzorował ciężarówkę Los Poros Hermanos. To już naprawdę gigantyczny ultra props. Ale absolutnym hitem nad hitami okazał się legendarny Spider-Dog, który otrzymał uznanie od samej platformy YouTube. Nawet pamiętam, że przy logo po wejściu na stronę hulał sobie taki mały pajączek, który widniał praktycznie w każdej części globu. To dopiero błogosławieństwo, co? Dostać propsy od samego zarządu YouTube'a. Bo jakby mało było hecy na patyku, materiał swego czasu był najbardziej odtwarzanym filmem na świecie. Na calutkim świecie, nie tylko w kraju kwitnącej cebuli i gówna. Ale co przedstawia owe nagranie? Otóż Sylwuś, zainspirowany pewnym zdjęciem z sieci, przebrał swojego psa za pająka. Niczego nieświadomy pieseł zastraszał ludność cebuli ku uciesze plebsu za kamery. Co trzeba dodać, trochę nieodpowiedzialna akcja z jego strony. Wiecie, ktoś mógł zareagować impulsywnie, widząc jak Giga Spiderman nagle wychodzi z windy. Mógł go kopnąć, nie zważając na nic. I wtedy co? Komu by się dostało? Wardendze, że zrobił coś takiego? Czy typowi, który zrobił nieświadomą krzywdę zwierzęciu? Zdania w tej materii są mocno podzielone. Na szczęście nic złego się nie stało i wszystko zakończyło się pedigree posypanym na stole. Rządna atencja telewizja zapraszała Wardęgę, gdzie tylko popadnie. Warto wspomnieć, iż YouTube w Polsce dopiero co stawiał pierwsze kroki. Zaczepiły już gimpery i inne cudoki, ale nie było to jeszcze tak spopularyzowane jak dziś. W rozmowie dla redakcji Onet Playada ten został zasypany gradem pytań odnośnie swojej kariery. Posłuchajmy. Gdzie masz bardziej przesrane? Na policji czy w straży miejskiej? Nigdzie nie mam przesrane. Jakby teraz to wiesz, oni już się bardziej boją mnie niż ja ich, ale chyba na policji. Ile masz niezapłaconych mandatów? Dziś mama mi wysłała maila i mam 4 za parkowanie niezapłacone. Co lubisz chapnąć? Przecieraki. I tak to Sylwuś nagrywał swoje pranki przez ładnych parę chwil. Jego kanał osiągnął liczbę 3,5 miliona subskrybentów, co jest bardzo zacnym wynikiem. Co warto wspomnieć, nie jest to kanał, na którym kręci te swoje aferki, tylko ten pierwotny, na którym stawiał pierwsze kroki. Sam przyznam, że swego czasu nazwisko Wardenga prawie że codziennie miałem okazję słyszeć na korytarzu szkolnym. Przez swoją akcję z policjantami zyskał on nawet poparcie u jokejkowych prawilniaków w obsranych dresach. Lecz niestety, YouTube postanowił wprowadzić parę nowych punktów w regulaminie.
nie. Chodziło właśnie o pranki, a dokładnie takie pranki, które mogą wywołać traumę u drugiej osoby. Dostało się naprawdę wielu kanałom. Jednym z nich był Uncle the Clown, chłopaki, którzy przebierali się w strój klauna i straszyli przechodniów na ulicy. I to było trochę takie creepy, że faktycznie ktoś mógł jakieś tam traumy dostać w innym wszechświecie. Ich kanały zostały w pełni zdemonetyzowane, przez co ekipa musiała zwinąć manatki i dać sobie na wstrzymanie. Normalnym jest, że po całej akcji Wardenga będzie szukał punktów zaczepienia w swojej karierze, bo on również robi właśnie takie pranki spod uniwersum. Co ty kurwa robisz, typie? Postawił więc na format komentarii, lecz dość szybko został postawiony na nogi. Pamiętacie słynną wymianę zdań z Gargamelem? Poszło o to, że Sylwuj zaczął prowokować policjantów w miejscu publicznym. Ci mieli skuć złego Wardengusa, który przecież nic takiego złego nie zrobił. Otóż zrobił. Brak kooperacji i na siłę ględzenie zdań typu ale ja znam swoje prawa mocno podirytowała youtubera. Król polskiego YouTube'a znów ma problemy z policją. Oczywiście wszystko zamieścił w filmie o bardzo chwytliwym tytule Policjant chciał mnie udusić. Bo kiedy sprawa jest naprawdę poważna, nie zgłasza się sprawy odpowiednim organom, tylko się kręci filmiki na YouTubie. Wymiana zdań była na tyle mocna, że do dziś nie wiem, kto jest zwycięzcą tego uniwersum. Znaczy, z racji ostatnich wycieków na Gilgamesza uznajmy, że Wardenga. No ale jak to się mówi, każdy dildosik ma dwa końce. Do wszystkiego podpinał się wówczas Aferkowicz Bombdil, który dziś przeklina dzień, w którym podał Wardendze rękę. To jest odpowiedź na film Gargamela. I znowu szeryfowie YouTuba poczuli szybki sposób na suby. Zobacz memy. Bardzo ciekawie generalnie. Co tutaj robi? Ja jestem ciekawy. Tak Sylwuś hulał po internetach, nie przestając realizować się nowej pasji. Wbił on niejedną szpileczkę w YouTube'owych twórców. Dubiel, ekipa Freeza, Dane Ferreri i wiele innych mirabelek spod uniwersum Kasztan Label. Znalazł on nawet swoje miejsce w szeregach Fame'u, gdzie niestety przegrał swoje dwa pojedynki. Od razu uprzedzając, nie jest tak, że jak Sylwuś jest super wyjaśniaczem w sieci, to z miejsca spuściło mod wszystkim z osobna. To tak nie działa. Format komentarza walki w oktagonie to dwa zupełnie osobne uniwersa i proszę ich ze sobą nie łączyć. No ale dobra. Z kim takim zmierzył się pan przystojniaczek? Ano z Bońskim i panem Ferrerim, który wymierzył sprawiedliwość za wyrządzone krzywdy. Ale najlepsza jego rola okazała się w roli konferansjera, gdzie wyjaśniał influencerów jak leci. Raz próbował nad Murańskiego pogonić z ich szeregu, lecz niestety poleciał na zbity pysk razem z nim. Ja uważam, że federacjom takie osoby są potrzebne. Ludzie kochają dymy. Ja w tym nie chcę brać udziału. Okej. I tyle. Ja nie będę na was zły, jeśli wybierzecie inny wariant. Ale tylko na chwilę. Później znowu zaczął aferkować. Tym razem odciął łeb samemu Bombdilowi, który dziś szuka pożywienia, polując na bizony w lesie. Ze screenów rozmów z dziewczynami wynika, że dobrze wiedziałeś o tym, co Stew wyczynia. To naprawdę tak tylko w skrócie. Jeżeli coś przeinaczyłem albo pojebałem, to sorki Sylwuś, nie pokazuj moich zdjęć w samych slipkach. Koniecznie obczaj film o Marcinie Dubielu, bo dyn jest również przerażający i mocny.